Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Najpierw przeczytamy końcówkę Dziejów Apostolskich, 28 rozdział, może od 16 wersu. A gdy przybyliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi zamieszkać osobno z żołnierzem, który go pilnował. Po upływie 3 dni zwołał on przywódców Żydów, a gdy się zeszli, powiedział do nich: mężowie bracia, nie uczyniłem nic przeciwko ludowi ani zwyczajom ojczystym, a jednak wydano mnie w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian, którzy po przesłuchaniu chcieli mnie zwolnić, ponieważ nie byłem oskarżony o coś, za co nie należałoby mnie ukarać śmiercią. Lecz gdy się temu sprzeciwili Żydzi, musiałem odwołać się do cesarza, nie mając wszakże zamiaru oskarżać o cokolwiek mego narodu. Dlatego też zaprosiłem was, aby zobaczyć się z wami i porozmawiać, bo przecież z powodu nadziei Izraela dźwigam ten łańcuch. A oni rzekli do niego: nie otrzymaliśmy z Judei żadnych listów w twojej sprawie, ani też nikt z braci nie przybył, który by o tobie coś złego doniósł lub powiedział. Ale pragniemy usłyszeć od ciebie, co myślisz, gdyż wiadomo nam o tej sekcie, że wszędzie jej się przeciwstawiają. A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu i jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana do wieczora. Składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Jedni dali się przekonać Jego słowom, drudzy nie uwierzyli. Nie mogąc dojść sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić, gdyż gdy Paweł rzekł jedno słowo: dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, mówiąc: idź do tego ludu i mów, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Niechże wam więc będzie wiadome, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże, oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc z sobą zacięty spór. Sytuacja, można powiedzieć, historyczna. Apostoł Paweł, będąc więźniem, mieszka w Rzymie. Jak to w jego zwyczaju, najpierw zwraca się do Żydów. Ponieważ był więźniem i jego możliwości przemieszczania się były ograniczone, zaprosił do swojego mieszkania przywódców żydowskich z Rzymu. Po wyjaśnieniu takim podstawowym, dlaczego jest w Rzymie i o czym chciałby z nimi porozmawiać, umówiono się z nim i na kolejne spotkanie przyszło wiele więcej Żydów. Rozumiemy, że przywódców i bardziej wpływowych członków tamtejszych synagog. No i Paweł przedstawił Ewangelię. I oczywiście doszło do kłótni. Jedni byli za, drudzy byli przeciw. Jedni uwierzyli, inni nie uwierzyli i nie mogąc do ładu dojść, zaczęli się rozchodzić. I wtedy Paweł przywołuje nieprawdopodobne słowa. Prorok Izajasz, on powiedział tak: idź do tego ludu i mów, będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli i sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Tak jak w czasach Izajasza, słowo było posłane najpierw do narodu żydowskiego. Tak jak w czasach Pawła, słowo było posłane najpierw do narodu żydowskiego, a w szczególności do jego przywódców. Tak dzisiaj słowo jest posyłane najpierw do tych, którzy mówią: wierzymy. Właśnie w taki sposób Bóg przeprowadza swój sąd. Wierzycie, mówi Bóg? A czemu nie słuchacie mojego słowa? Co na to odpowiadają ci, którzy twierdzą, że wierzą? Nie te czasy, trzeba inaczej do ludzi dzisiaj przemawiać, trzeba być nowoczesnym,
Trzeba zmienić środki, Biblia z Biblią, życie z życiem. Ja tutaj tylko cytuję za różnymi ludźmi w kościołach. I w tej sytuacji trzeba jasno powiedzieć, Słowo Boże należało najpierw głosić tym, którzy twierdzą, że wierzą. Czyli teoretycznie rzecz ujmując, najpierw protestanci. Ale obok tych protestantów należy postawić też tych katolików, którzy twierdzą, że oni są wierzącymi katolikami, którzy wiernie wypełniają wszystkie zalecenia swojego kościoła. Dobrze, proszę bardzo. Słowo Boże jest do was posłane. Dowodem na to są wasze wpisy, komentarze, wasza wściekłość, wasz hejt, wasze kłamstwa, oszustwa, bunt. Dlaczego nic się nie zmienia w waszym życiu? Dlatego, że ani nie rozumiecie, ani nie widzicie, bo wasze serce otępiało, wasze uszy są głuche, wasze oczy nic nie widzą. A wszystko z jednego powodu. Bóg zdecydował. Idziecie na potępienie. Nie będę więcej do was głosił słowa. Idziecie na śmierć. Ja wiem, że zaraz się rozpocznie tam hejt, ale co mnie to obchodzi? Należało wam głosić słowo. Robię to od kilkunastu lat. Wiem, że wielu ludzi się nawróciło. Wiem, że sporo pastorów jest zachęconych i zbudowanych głoszeniem Słowa Bożego. Wiem, że powstały zbory i wspólnoty dlatego, że ludzie uwierzyli Słowu Bożemu. Czas pożegnać się z tymi wszystkimi, których stać jedynie na hejt i nienawiść. Czas odwrócić się do was plecami. I tak jak Paweł powiedział, niech wam będzie wiadome, że teraz do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże. I oni będą słuchać. A wy kłóćcie się o szabaty, o kaszanki, kłóćcie się o kalwinizm, kłóćcie się o to, jak rozumieć ten czy inny fragment, kłóćcie się o to, czy baptyści, czy zielonoświątkowcy mają rację, kłóćcie się i żryjcie się, ile chcecie. Nikogo to już nie będzie interesowało. Idziecie na śmierć. A Słowo Boże nie będzie posłane do wszystkich katolików. O nie. Ci, którzy są tak pewni, są tak pyszni, tak dumni ze swojego katolicyzmu, wy również jesteście głusi i ślepi. Macie twarde serca i Słowo Boże do was nie ma dostępu. Idziecie na śmierć. Ale Słowo Boże pójdzie do prostych ludzi. Pójdzie do ateistów, a oni uwierzą. Pójdzie do lewicowców, a oni uwierzą. Pójdzie do liberałów, a oni uwierzą. Pójdzie do złodziei, do cudzołożników, a oni uwierzą. Pójdzie do oszustów, a oni uwierzą. Pójdzie do ludzi religijnych, którzy płaczą nad sobą, ale nikt nie wskazuje im drogi wyjścia. Oni uwierzą. Już czas, aby Słowo Boże dotknęło tych, których dotykać powinno. Należało wam najpierw głosić, ale nie jesteście zainteresowani. Kłótniami, awanturami, bzdurami, kłamstwami, manipulacjami, tak, jesteście zainteresowani. Ale ja nie jestem zainteresowany. Natomiast, słuchając Pana Boga, wiem, że Bóg nie jest zainteresowany, żeby z wami grać w ping-ponga. Grajcie między sobą. Słowo Boże jest do tych, których Bóg sobie wybrał. Tak, których sobie wybrał. Widocznie Bóg was nie wybrał. I ja na to nie mam żadnego wpływu. Dziękuję Jezusowi Chrystusowi, że wybrał mnie. I wybrał setki i tysiące ludzi, których znam osobiście. I to nie są ci z pierwszej, najwyższej półki. To są ci, o których wy sami to mówicie. Określając tych ludzi mianem dresiarzy, że to jest trzeci, czwarty, piąty sort. Bogu dziękuję, że jestem w tym piątym sorcie. Bo akurat ten się załapał na Boże błogosławieństwo. Jeżeli szukacie Bożego oblicza, to Bóg pozwoli wam się znaleźć. Ale jeżeli jesteście gotowi tylko do wojny, to przyjdzie wojna do was. O tak. Ale tej wojny nie wygracie. Zwycięzcą będzie Jezus Chrystus.
Witam w Aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić Was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.